Branża spirytusowa przede wszystkim to ten dział gospodarki, który przynosi do budżetu ogromną ilość pieniędzy w postaci danin publicznych. Blisko 13 miliardów złotych w postaci podatku akcyzowego, VAT i innych podatków. To jest ogromny wkład do budżetu. Skupujemy bardzo dużą ilość płodów rolnych, tych nadwyżek, zboża, ziemniaków. Jesteśmy kooperantem dla bardzo wielu polskich firm w zakresie zaopatrzenia, a również dystrybucji wyrobów spirytusowych. Polski przemysł spirytusowy ma nie tylko wymiar ekonomiczny, ale pamiętajmy, że to jest również element wizerunkotwórczy, jeżeli chodzi o promocję polskich produktów rolno-spożywczych za granicą. Polska wódka jest ciągle najbardziej rozpoznawalnym i globalnym produktem eksportowym, znanym na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach, gdzie legalnie konsumuje się alkohol, cenionym za swoją jakość, dostarczającym dochodów dla producentów i dystrybutorów, ale również stanowi rodzaj forpoczty dla innych eksportowanych polskich produktów, nie tylko branży rolno-spożywczej. Bo jeżeli ceniona jest na jakimś rynku jakość, to łatwiej jest sprzedawać polską szynkę, ale również polskie meble czy polskie ubrania. Polski sektor wyrobów spirytusowych odgrywa bardzo ważną rolę. Polska jest bardzo dużym producentem, zwłaszcza wódki, a polska wódka jest teraz produktem chronionym przez oznaczenie geograficzne. Myślę, że przed polskimi producentami wódki otwierają się ogromne możliwości eksportowe, zarówno w Unii Europejskiej, jak i na całym świecie. Przyszłość sektora wyrobów spirytusowych rysuje się w jasnych barwach w Europie, ale też, jak sądzę, na całym świecie. Nasi producenci koncentrują się teraz na szerszej tendencji zwanej premiumizacją. Z jednej strony w perspektywie długoterminowej konsumpcja w Europie spada, ale konsumenci, którzy kupują alkohole, kiedy już to robią, decydują się na towary z wyższej półki. Piją mniej, ale stawiają na trunki lepszej jakości. Europejscy producenci są wyjątkowo dobrze przygotowani, by spełniać oczekiwania takich klientów, bo mamy cały szereg bardzo znanych i tradycyjnych rodzajów alkoholi z nadanymi oznaczeniami geograficznymi. Duże marki takie jak koniak, polska wódka, szkocka whisky, ale też bardzo aktywną scenę alkoholi rzemieślniczych, która odznacza się wysoką innowacyjnością i każdego roku wprowadza na europejskie rynki wiele nowych produktów. To przynosi korzyści tu w Europie, ale też na świecie, ponieważ w pozostałych dużych regionach, w Azji i Amerykach, również obserwujemy znaczny wzrost. Produkcja i konsumpcja napojów alkoholowych jest tak stara jak nasza cywilizacja. Wszystkie branże, które płacą podatki, a szczególnie podatek akcyzowy, oczywiście są dla nas wrażliwe. Są to bardzo ważni podatnicy z punktu widzenia budżetu państwa i dlatego staramy się walczyć z szarą strefą. Ale jest jeszcze dodatkowy akcent. Nielegalny alkohol to jest potencjalne niebezpieczeństwo. Potencjalne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia konsumentów. I dlatego Krajowa Administracja Skarbowa tak mocno stara się ograniczyć czarną strefę w zakresie branży alkoholowej. Udało nam się to w paliwach, udało nam się w wyrobach tytoniowych. Również odnosimy duże sukcesy w zakresie branży alkoholowej. Branża potrzebuje przede wszystkim stabilności obowiązującego na rynku produktów rolno-spożywczych, produktów sensytywnych prawa. Nie lubimy być zaskakiwani, to nie sprzyja stabilności i rozwojowi. Branża spirytusowa, aby mogła się rozwijać w sposób dynamiczny i dawać gospodarce dużą wartość dodaną, powinna być przede wszystkim traktowana w sposób uczciwy wobec innych branż alkoholowych w zakresie chociażby opodatkowania. My dzisiaj mamy przepisy, które w sposób niesprawiedliwy dyskryminują branżę spirytusową versus inne branże alkoholowe, czyli podatek akcyzowy naliczany jest w taki sposób, że ta branża płaci znacznie więcej niż inne. Ku czemu nie ma dzisiaj żadnego powodu. No, przepisy, które funkcjonują w Polsce w tym zakresie pochodzą z początku lat 80. Wiele się od tamtego czasu zmieniło w modelu konsumpcji alkoholu, generalnie w dystrybucji, w sposobach sprzedaży. Powinniśmy to zmienić, więc to jest pierwszy element. Drugi to wspólna z władzą edukacja społeczeństwa w zakresie odpowiedzialnego spożywania alkoholu. My jako branża spirytusowa bardzo wiele w tym kierunku robimy. Przede wszystkim
cała branża alkoholowa w Polsce, branża alkoholi mocnych, prowadzi działania na rzecz edukacji społecznej, kształtowania kultury odpowiedzialnego picia alkoholu w Polsce już od 10 lat. W tym czasie zrealizowaliśmy ponad 20 programów kierowanych tak naprawdę do bardzo różnych grup społecznych, poczynając od osób młodych, ucząc o tym, że po alkohol powinny sięgać jedynie osoby pełnoletnie, a również kierując nasze programy do dorosłych. Wspomnę tylko, że chociażby jeden z naszych programów o tym, że każdy alkohol oddziałuje tak samo na organizm, widziało już ponad 13 milionów Polaków. Wszyscy potrzebujemy takiej edukacji. Ta edukacja powinna się zaczynać na poziomie rodziny, gdzie jest największy problem, co pokazują statystyki dotyczące pierwszego kontaktu z alkoholem. Najczęściej pierwszy kontakt z alkoholem odbywa się na terenie rodziny. I co jest adresat pierwszy? No oczywiście, że tutaj taką edukację powinno się przemyślaną, dobrze przygotowaną realizować już od najmłodszych lat. Żeby nie powiedzieć w przedszkolu, ale i w szkołach zdecydowanie tak. Problem jest taki, że brakuje edukatorów, że tylko 20% szkół objętych jest programami edukacyjnymi. W związku z tym to jest jeszcze pole, na którym można dużo zrobić. Na pewno taką grupą osób powinni być objęci, oczywiście kierowcy, że tak hurtem wymienię. Kierowcy, sprzedawcy, kuratorzy z ośrodków pomocy społecznej, sędziowie. Wszystkie te grupy ludzi, które mają możliwość, czy od czasu do czasu nawet konieczność, czy obowiązek reagowania na sytuacje, w których już ten alkohol zaczął przynosić jakieś szkody. Księża to jest też bardzo, bardzo duża populacja osób, które mają wpływ na inne osoby i do których zgłaszają się ludzie, którzy mają problem w rodzinie, na przykład z nadużywaniem alkoholu, więc oni też powinni być wyposażeni w dobrą wiedzę na temat tego, czym jest uzależnienie i co to znaczy w ogóle picie alkoholu. Jestem zdecydowanym zwolennikiem edukacji, a nie zakazów czy też nakazów. Na przykład w Starym Testamencie rabini wymyślili bardzo dużo różnych zakazów, co w życiu nie znalazło odzwierciedlenia, bo Semici i tak spożywali wino i piwo i tak. Czyli tutaj trzeba wyraźnie podkreślić sprawę świadomej edukacji, która doprowadziłaby do odpowiedzialnego, a nie szkodliwego spożywania alkoholu. Oczywiście, że wszystko jest dla ludzi, że wszystko czego to jest z umiarem i bezpiecznie. Hasło kampanii Alkohol, ale odpowiedzialnie jest bardzo trafnym hasłem. W tej chwili nauczyliśmy się, że jak widzimy osobę wsiadającą do samochodu po alkoholu, to dzwonimy na służby policyjne, dyżurne i informujemy, że ktoś niebezpieczny jeździ po mieście. Natomiast nie robimy tego, gdy ktoś po alkoholu wsiada do kajaku, do łódki, czy gdzie się kąpać. Dopiero gdy coś się dzieje, dopiero WOPR czy służby ratownicze dostałyby powiadomienie. I tu jest chyba główny przyczyna problemu, bo z praktyki widzimy, że kampanie edukacyjne powinny być skierowane do dzieci, żeby uczulić na innych, którzy po alkoholu wchodzą do wody. Edukacja na temat odpowiedzialnego spożywania czy sięgania po alkohol jest kluczowa właściwie w każdych grupach i powinna się zaczynać już od szkoły. Kiedy to odpowiednio instytucje, a w szczególności właśnie szkoła powinna uczyć młodych ludzi na temat tego, czym są produkty alkoholowe, kiedy można po nie sięgać, oczywiście dopiero tylko i wyłącznie po osiągnięciu pełnoletności i uczenie tak naprawdę takiej odpowiedzialnej konsumpcji. I w tym zakresie chciałabym podkreślić, jak ważna jest tak naprawdę współpraca między wszelkimi uczestnikami szeroko pojętego rynku, ale także i wszelkimi instytucjami społecznymi, edukacyjnymi, w tym między innymi szkołą, instytucjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi, fundacjami, czyli wszelkiego rodzaju grupami osób, którym bliska sercu jest edukacja społeczeństwa.